Witajcie. W tle oczywiście słychać szum deszczu walący o blachę, więc postaram się może tak dużo nie rozmawiać. Co będziemy robić? Będziemy mieli starsze klocki z tyłu Honda Accord. Honda Accord, słuchajcie, 2003 rok, czyli ta siódma generacja, to jest chyba CL oznaczenie. Tarcze 260, to chyba są standardem w Hondzie. Będziemy wymieniać i tarcie klocki. Dlaczego? Słuchajcie, już wam, myślę, że to nie trzeba wiele tłumaczyć. Tak wyglądają tarcze. Klocki hamulcowe są już na wykończeniu, ale znacznie lepiej, w cudzysłowie, wygląda druga strona. Z strony mam już zdemontowane wszystko, nawet oczyszczone już mam piastę, słuchajcie, no i co? Klocki, nie będę mówił może, jakie to są firmy. 4 lata, sam osobiście wymieniałem 4 lata temu. One jeszcze były, jakby mogłem powiedzieć, tylko zobaczcie, co się stało. Klocek się po prostu rozpadł, odkleiło się. Słuchajcie, sam byłem zaskoczony, bo jakby wcześniej jazdy na tego nie było wytrzymać, bo bardziej wiedziałem, że trzeba to wymienić po zużyciu tarczy hamulcowej. Tak ona wygląda, jak widzicie. Tak wygląda od wewnątrz. O, 4 lata. No wiadomo, chińska w Chinach jest to produkowane bezpośrednio żeliwo. No i po prostu kiedyś się wymieniało na jedne tarcze, nie wiem, 2-3 razy klocki. Teraz wymieniamy to po prostu w komplecie za każdym razem, bo to po prostu nie wytrzymuje. Co będziemy potrzebować do operacji na takiej Hondzie? 13, 15, śrubokręt krzyżakowy, oczywiście obowiązkowo młotek musimy mieć, jakieś pokrętła oraz 14, najlepiej nasadka, grzechotka do odkręcania jarzma. Ja sam to, jak wspomniałem, 4 lata temu wymieniałem, więc liczę, że wszystko tak złożyłem, że uda mi się to zdemontować. Jeżeli macie możliwość, wcześniej sobie wszystko wydmuchajcie. Te śrubki są tutaj dosyć płaskie, także trzeba bardzo ostrożnie to wykręcać. Najlepiej pozbyć się wszelkiej rdzy, która by na nim zalegała. Okej. Udało się. Udało się. Coś tam poszło. Coś tam poszło. 15 sobie kontrujemy tutaj w górę. No i powinniśmy to odkręcić. Zacisk mamy już poluzowany. Lepiej sobie gdzieś płaskim, mocnym śrubokrętem go podważać. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Niby się lekko kręciło, a jest fajne, sobie Honda przewidziała odstajnik do zacisku. Wyjmiemy nasze klocki hamulcowe. One są luźne, czyli pracowały i też bardzo, myślę, że to widać na filmie, równo się zużyły. No po prostu materiał w dzisiejszych czasach taki jest, że nie ma co. Tutaj się nie rozleciał mój klocki, ten, a wewnętrzny. Nie, będę się sertolił z tym, bo to jest nagle się do zmiany. No tutaj nie odpadły, tak? Nie odpadły, jeszcze był nawet sporo do zużycia, no może nie sporo, ale tuż przed. Prowadniki pracowały, bo były zmarowane. No troszkę rdzy na jarzmie jest, ale to jarzmo myślę, że jest spokojnie do szlifowania i zachowania. Chyba wolę zostawić to oryginalne hondowskie jarzmo, niż zakładać jakiś współczesny zamiennik. Myślę, że to po prostu dłużej posłuży, tylko to nasmarujemy. I teraz, tutaj mamy 14. No i trzeba spróbować to poluzować. No to tak po dobroci podejrzewam, że nie pójdzie tego, no siła jakaś musi być użyta.
A słuchajcie, jeszcze sama ma tak zwane ustalające śruby. W przypadku Hondy są to na krzyżak. Można to sobie wcześniej odkręcić, nie ma to wielkiego znaczenia. Zaraz zobaczymy, czy pójdą. Jeżeli to robiłem ja, no to powinny być posmarowane, więc mam nadzieję, że się uda. Z drugiej strony poszło, ale nie chcę zapeszać. Udało się docisnąć i poszło. Elegancka. Słuchajcie, wykręcamy. Widać? Nie wiem, czy widać. O, teraz widać. Wykręcamy, widzicie? Warto by to posmarować. Bo nigdy nie wiadomo, czy znowu się nie będzie tego robił. Jak ściągnąć tarczę hamulcową, która nie chce nam zejść z piasty? Uniwersalny ściągacz. Gotowe. Słuchajcie, jak widzicie, tak wygląda tarcza. Oj, oj, oj. Trochę tutaj syfu i rdzy się nazbierało. No i dobra, nie o to chodzi. Tak wygląda nasze piasta. Także to wszystko trzeba tutaj dokładnie ośrodkować. Oczywiście jak to zrobić, kiedy mamy szpilki. Oczywiście nie demontuję, nie wybijam szpilek. Wszystkie filmy zawsze pokazują fantastyczne narzędzia od AT, które wchodzą i wszystko czyszczą. A co zrobić wtedy? No zaraz wam pokażę. Ja używam dwóch narzędzi. Takiej ściernicy małej, którą mogę tutaj sobie po prostu wejść w tą przestrzeń oraz potem szczotki, żeby wyczyścić ten element tutaj, do którego nie dojdę właśnie ściernicą. Oczywiście to puszczę na przyspieszonym tempie, bo zajmuje to troszkę czasu. No a wy patrzcie sobie. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Wciśniemy sobie zacisk. Słuchajcie, i ten zacisk jest w miarę świeży, więc ja po prostu wiem, że to raczej spodziewam się, że będzie kurczę wszystko ok, mam taką nadzieję. Wciskarce zakładam w przypadku Hondy 7 nasadkę. Myślę, że powinno pójść bez problemów. Te dwa bolce muszą wejść w te dwa tutaj wycięcia. Niestety nie zobaczymy, czy to... O, no, tak, fajnie, tylko że wkręciłem sobie tego, robiąc z tamtej strony. Jeszcze. Kręcamy sobie tak, żeby ta blaszka nam tutaj weszła za te łapki od zacisku. Teraz sobie wkładam te dwa bolce, no i mam nadzieję, że pójdzie lekko. Jeżeli macie zaciski jeszcze na przykład oryginalne, choć raczej mało prawdopodobieństwo w Hondzie, ale jeżeli macie, to sprawdźcie, podważcie cienkim śrubokręcikiem gumkę, zobaczcie jak to wygląda. No ale przede wszystkim zweryfikujecie to wkręcając. Słuchajcie, powinno iść to naprawdę lekko. O, ja to robię jedno spokojnie na ręką. Jeżeli musielibyście to gdzieś ktoś wam przytrzymywać i dwoma rękami to robić, to znaczy, że coś jest nie tak. Znaczy, że opór jest za duży. Ja to robię po prostu sobie, widzicie, kręcąc jedną ręką dosłownie, a nie jestem jakiś super silny. Więc myślę, że nie będzie tu niespodzianki jakiejś przykrej. Okay. Suchym smarem delikatnie spryskuję. Antykoryzyjnie. Mam tutaj już nowe tarcze hamulcowe. No oczywiście zgodnie z obecną modą podtłuszczam ich powierzchnię. Chodzi generalnie oczywiście o to, żeby klocek, który zacznie pracować, to na początku nie zamulił się tym olejem, który jest na początku zabezpieczona ta tarcza. W razie tylko od strony zewnętrznej sobie tak będę jeszcze pazurami tutaj, pazurami. Otwory na śrubki ustawiające sobie ustawiam najlepiej tak. Zwróćcie uwagę, że na tarczy są otwory takie i takie.
I do śrubek robimy tutaj tymi, o, tutaj tymi otworami. Te otwory są po to, żeby móc ułatwić sobie ewentualny demontaż. Wkręcamy sobie i wtedy to nam łatwiej schodzi, ale to praktycznie mało kto to stosuje, bo jak widzicie, nie ma problemu tutaj z demontażem tej, tej tarczy. Wystarczy tylko raz tam puknąć było, ale jest to pomocne czasami. Ok, na śrubkę ustalające sobie dam troszeczkę miedziuchy, tego smaru, którego nikt na YouTube nie lubi, no ale działa. Ale działa, więc ja go daję. Ok, teoretycznie tutaj 10 Nm przykręcania, ale w praktyce takim śrubokrętem sobie przykręcacie, wiadomo, nie ma większej potrzeby. Dobra, teraz jak już mamy tak założoną naszą tarczę hamulcową, zostało nam tylko do założenia jarzmo, które oczywiście wcześniej sobie oczyściłem, oszczotkowałem, szczególnie tutaj te powierzchnie, nałożyłem świeży smar tutaj w prowadniki, żeby tutaj zawsze to sprawdzić, zawsze to musi tutaj pracować, tutaj musi wszystko lekko pracować, nałóżcie świeży smar, jeżeli trzeba to wyczyście, zawsze sprawdźcie, jak to wygląda. Ok, odkrę sobie na razie na bok ten nacisk, nie będzie on mi tutaj potrzebny. Zanim przykręcę, bo tak jest po prostu wygodniej, plasti lubę, tak jest tutaj zalecane, można sobie tutaj na te, troszeczkę dać na te ślizgi, to już troszeczkę teraz to może jest tak dla zasady, ale zwłaszcza przy nowych, kiedy są one, ma to znaczenie, bo generalnie ten smar ma taki cel antykorozyjny. On nie ma celu tutaj jakby ułatwiania tak naprawdę pracy, bo to nic nie zmieni, ale ma na taki cel antykorozyjny. Tutaj muszę zanurkować. Sobie przechwycę. Tak, żeby było bardziej widać. Trochę nie widać, bo akurat jarzmo zasłania, widzę. I ta główna tutaj śruba. I nam 14. No i na razie sobie to dokręcamy. Co udało mi się ustalić, to jest moment 74 Nm. Dokręcamy tylne. No, uchwyty od jarzma, czyli uchwyty od zacisku. Zresztą tam na kartoniku przy tych tarczach Brembo będzie shorts, też pewnie jak obserwujecie kanał, to widzieliście shortsa. Było napisane 108, jest to błąd. 108 się tyczy przednich uchwytów, natomiast tutaj jest mniej. No, po prostu to się uważam. Okay. No niby jest fajnie. No dobra, to teraz co? Klocuchy. Zanim założę sobie klocki, oczywiście przymyję sobie jeszcze tutaj tą stronę. Przetrę jakiegoś tam tego zabezpieczającego oleju. No dobra, nie przesadzajmy, strzelec. Tu nie ma elektroniczek, są ewentualnie tylko te blaszki, jako tak zwane akustyczne czujniki zużycia. To też nie powinno być tak, że w kierunku, w którym jedziemy, auto powinna się ta blaszka nam tutaj odchylać, więc sobie wkładamy. Powinno to bardzo leciutko wszystko wejść. Dzisiaj idealnie. Oj, nie uciekaj. Wszystko wchodzi. Widzę, że bardzo mocne są tutaj w przypadku tych klocków Brembo te
sprężyny. O, ciekawostkę wam pokażę a propos klocków Brembo. Mam tutaj pudełko od tych klocków Brembo. I nie piszę, gdzie one są produkowane, te klocki, ale napisali Włosi prodotto non fabbricato in Italia. Mam nadzieję, że to kurczę widać. Także podkreślałem, że nie są wyprodukowane we Włoszech. Żeby ktoś nie pomyślał, że jak kupujesz włoskie firmy klocki, to że one są wyprodukowane we Włoszech. Nie, Włosi uczciwie piszą, że oni nie produkują u siebie. Gdzie produkują, nie wiem. Może produkują je w Polsce. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Teraz taka ta uwaga była, na klockach jest taki występ. O, no i on powinien nam wejść teoretycznie w te wycięcie, które mieliśmy tutaj w tym zacisku, co wam pokazywałem, żeby to ustalić. Mam nadzieję, że to mi się udało trafić. Albo nie udało, albo udało. To udało. No, bo to jest akurat właśnie po środku. Teraz co? Śrubki ustalające. Te śrubki przykręcamy. Tu w zestawie nie miałem nowych, a może i dobrze. Te oryginalne pewnie dłużej wytrzymałem jak te nowe. No i teraz mamy te rocznie gotowe. Oczywiście, teraz sobie nacisnę pedał hamulca. Tylko jedna uwaga, nie zróbcie tego przypadkiem, gdy macie dwie strony rozebrane. Ja już mam prawą stronę też założoną, bo wtedy po prostu jedna strona owszem się zaciśnie, a druga tłoczek wypadnie. Także teraz patrzymy sobie, a ja powoli nacisnę pedał hamulca. No tak, dojechało wszystko i się obraca. I w ten sposób wiemy, że no generalnie wszystko chyba jest ok, że pracuje tak jak powinno być. Oczywiście pamiętajcie, takie świeże założone klocki tarcze muszą się ułożyć, więc pierwsze 200 km jest zalecane nawet, żeby jeździć delikatnie, unikać kuwatownego hamowania i tak dalej. Czasami na początku też mogą, szczególnie jeżeli zakładacie klocki używane, klocki nowe, na przykład używane tarcze, to się te dźwięki mogą na początku być jakieś większe. Troszeczkę na początku może być jakiś dźwięk, wkrótce one powinny ustać. Tak, zrobiony zestaw mamy już gotowy. Tylko przykręcamy koło i to wszystko. Koło w przypadku Hondy akurat to jest na 108 Nm podane, żeby dokręcić. No to wszystko, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam na inne filmy z Hondy, właścicieli Hondy, będzie też film z przodem, bo będę też robić przód. Także mam nadzieję, że się przydadzą. Pozdrawiam, cześć.